W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak naturalnie leczyć kamienie żółciowe. Dlaczego w ogóle tworzą się kamienie żółciowe? Kamienie żółciowe powstają w momencie, kiedy składniki żółci wytrącają się w pęcherzyku żółciowym. Przyczyną tego stanu są zaburzenia związane z wydalaniem cholesterolu oraz kwasów żółciowych. A teraz wymieńmy czynniki, które sprzyjają powstaniu kamieni żółciowych. Znając te czynniki, zapobiegniesz powstawaniu nowych kamieni żółciowych w trakcie ich leczenia. Pierwsza przyczyna to starszy wiek. Jest to jedyna przyczyna, której nie jesteśmy w stanie kontrolować. W starszym wieku spada aktywność 7-alfa-hydroksylazy cholesterolu, enzymu odpowiedzialnego za metabolizm cholesterolu. Druga przyczyna to otyłość. Z punktu widzenia kamieni żółciowych, otyłość powoduje stan przesycenia cholesterolem. Trzecia przyczyna to zaburzenia endokrynologiczne, w tym insulinooporność, przewlekła hiperglikemia oraz zaburzenia metabolizmu lipidów. Czwarta przyczyna to stosowanie leków. Pierwszym lekiem jest ceftriakson, jest to antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego. Drugim lekiem jest oktreotyd. Leki te opóźniają opróżnianie się pęcherzyka żółciowego, tym samym sprzyjają powstawaniu kamieni żółciowych. Piąty powód to spowolniony pasaż jelitowy. Zbyt wolne przechodzenie treści przez jelito jest powodem zwiększonej absorpcji kwasu henodeoksycholowego. Co zrobić, aby pozbyć się kamieni żółciowych? Numer 1. Istotne dowody naukowe sugerują, że dieta bogata w błonnik może zmniejszyć częstość występowania kamieni żółciowych. Błonnik pokarmowy w postaci np. otrębów pszennych jest uznanym naturalnym lekiem ze względu na jego zdolność do obniżania wchłaniania się kwasu henodezoksycholowego, a także wskaźnika nasycenia cholesterolu. Numer 2. Owoce i warzywa bogate w witaminę C. Ostatnie badania wykazały, że dieta bogata w zielone warzywa liściaste oraz owoce cytrusowe bogate w witaminę C obniżały szybkość tworzenia się kamieni żółciowych. Numer 3. Lecytyna. W jednym z badań zbadano rolę lecytyny w rozpuszczaniu kamieni żółciowych. Naukowcy stosowali kombinację 220 mg lecytyny i 750 mg kwasu folowego przez okres 6 miesięcy. Z powodzeniem rozpuścili 80% kamieni żółciowych. W innym badaniu naukowcy stosowali wyłącznie lecytynę w dawce 1200 mg dziennie przez okres 6 miesięcy. Współczynnik rozpuszczalności kamieni żółciowych spadł do 50%. Numer 4. Korzeń mniszka lekarskiego. Mniszek lekarski jest uznanym lekiem ziołowym w leczeniu stanów zapalnych pęcherzyka żółciowego. Jednak jego dodatkową funkcją jest hamowanie tworzenia się kamieni żółciowych w pęcherzyku. Zioło to stymuluje przepływ żółci, a także zapobiega zatkaniu przewodów żółciowych. Kilka najnowszych badań naukowych dowodzi zależności między metalami ciężkimi a występowaniem kamieni żółciowych. Te metale ciężkie to kadm, ołów oraz aluminium. Zaburzają one pracę enzymów, o których mówiliśmy wcześniej. Linki do tych badań zamieszczam w opisie filmu. Z tego też powodu polecam swoją książkę Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. W książce tej opisuję m.in. jak chelatować i pozbyć się tych metali ciężkich z organizmu. Za jakość książki ręczę swoim imieniem. W końcu jestem lekarzem. Książkę znajdziesz w linku pod tym filmem. Numer 5. Karczoch zwyczajny. Karczoch zwyczajny poprawia skład biochemiczny żółci, zmniejszając tendencję do odkładania się kamieni żółciowych. Numer 6. Kurkuma. Kurkuma zwiększa aktywność 7-alfa-hydroksylazy cholesterolu. Warto dodać, że prócz kurkumy właściwości takie posiada kapsaicyna, imbir, pieprz czarny oraz kminek. Zioła te stymulują konwersję cholesterolu do kwasów żółciowych, co jest ważną drogą eliminacji cholesterolu z organizmu. Numer 7. Dziki pochrzyn. Zawarte w dzikim pochrzynie saponiny zwiększają wydalanie soli cholesterolu wraz z kałem. Dzięki temu zmniejsza się całkowita ilość cholesterolu. Numer 8. Boldoa aromatyczna. Bardzo skuteczne zioło w leczeniu zapalenia pęcherzyka żółciowego oraz chorób wątroby. Swoje właściwości lecznicze zawdzięcza zmniejszeniu peroksydacji lipidów. Numer 9. Zalecenia dotyczące stylu życia. Ponieważ otyłość oraz siedzący tryb życia są związane z patogenezą powstania kamieni żółciowych,
Ćwiczenia fizyczne są priorytetem w leczeniu tego schorzenia. Ważne jest podkreślenie znaczenia rozsądnej redukcji masy ciała, ponieważ zarówno gwałtowna utrata masy ciała, jak i cykliczne zmiany masy ciała mają wpływ na powstawanie kamieni żółciowych.